Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak zrobić takie papierowe ozdoby. Kule kwiatowe świetnie sprawdzą się na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych. Są szybkie i tanie w wykonaniu, wystarczy kilka karteczek o wymiarach 9×9 cm oraz klej. Zaczynamy od składania karteczek, my wykorzystamy niebieski i różowy kolor. Przygotujcie sobie 5 tak złożonych karteczek, a następnie powtarzamy to samo dla drugiego koloru. Jeżeli chcecie, możecie zastosować więcej niż 2 kolory. Także tutaj potrzebujemy 5 złożonych w ten sam sposób karteczek. Następnie sklejamy każdą z karteczek osobno, tworząc coś na wzór stożka. Tworzymy 5 takich stożków, a następnie powtarzamy wszystko z drugim kolorem. W kolejnym kroku sklejamy stożki bokami tak, aby utworzyć kwiatek. Używamy do tego kleju błyskawicznego. Powtarzamy to wszystko jeszcze 5 razy, aby stworzyć 6 takich kwiatków. Całość wykonujemy także dla drugiego koloru. Po zakończeniu tego wszystkiego powinniśmy mieć 6 niebieskich oraz 6 różowych kwiatków. Teraz będziemy tworzyć półkulę. Potrzebujemy do tego 5 kwiatków jednego koloru oraz 1 kwiatka drugiego koloru. Nakładamy odrobinę kleju na bok różowego kwiatka, a następnie przyklejamy do niego niebieski kwiatek. Później nakładamy klej na bok różowego kwiatka i jeden bok przyklejonego niebieskiego kwiatka i dokładamy kolejny. Powtarzamy to wszystko tak długo, aż wszystkie kwiatki będą sklejone ze sobą.
powtarzamy to samo dla drugiej półkuli. Stworzone półkule sklejamy teraz ze sobą. Aby to zrobić, należy nałożyć klej na boki kwiatków po wewnętrznych stronach i całość połączyć razem. Tak samo jak to robiliśmy dla pojedynczych kwiatków. Całość prezentuje się tak. Dołożyliśmy jeszcze zawieszkę. A Wam jak podoba się taka kula kwiatowa? Pochwalcie się w komentarzach, czy wszystko Wam wyszło. Jeżeli macie pytania, to oczywiście na wszystkie chętnie odpowiemy. Dziękujemy za oglądanie i zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Już wkrótce kolejne filmiki.